Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Zagadka Orków Prolog. Moi drodzy, przed jakby tą moją teraz częścią zobaczycie, a raczej, raczej to zamienię. W tym momencie, zanim będziemy kontynuować, zobaczycie rzeczy, które udało mi się zrobić poza nagraniem. Jest to m.in. otwarcie 4 skrzynek na wytrych, które mieliśmy gdzieś tam po drodze porozsiewane po mapie. Udało mi się też zabić te jaszczurki w tym obozowisku, które zostawiłam wcześniej. Tam również pozbierałam parę rzeczy znalazłam. Jedną rzecz zaraz wam przeczytam ogólnie, ale tam też będziecie widzieć mniej więcej, co udało mi się znaleźć. Będziecie też widzieć, że udałam się do Orto i okazuje się, że ten płaskowyż z bandytami to był ten płaskowyż, o którym chodziło, więc wykonaliśmy przy okazji również zadanie. Ale w tym obozowisku... Tak, znalazłam też w ogóle bloki dwuręczne, myślę, że możemy sobie to przeczytać. Tak, wiadomo, nie będę tego czytać, bo to wszyscy znamy. Kilka run się udało znaleźć, ale tak jak mówię, to będziecie wszystko widzieć. Ja w ogóle mogę te runy nosić? No, to mogę, święty płomień. Fajna sprawa w sumie z jednej strony. Ale tak, udało mi się znaleźć stary, rozwalający się dziennik. Ja wam go jakby na nagraniu otworzyłam, ale tutaj postaram się go przeczytać. Dzień pierwszy. Stare mapy nie kłamały. Wreszcie dostałem się do tego zapomnianego, owianego tajemnicami i zagadkami miejsca. Mogę zobaczyć Torgard w całej swojej okazałości. Teraz muszę znaleźć tylko dogodne miejsce na rozbicie namiotu i mogę brać je za poszukiwania. Dzień drugi. Noc minęła dość spokojnie. Przez tą noc zdało się wyczuć niezwykłą aurę tego zapomnianego miejsca. Widok zamku opływającego w promieniach księżyca. Bezcenne. Czas zabrać się za poszukiwanie orkowego skarbu. On musi gdzieś tutaj być. Według zapisków powinien znajdować się gdzieś w tej okolicy. Oby to tylko nie było kłamstwo. Co ja zrobiłam? Ach, włączyłam F-kę, dobra. Okej, moi drodzy, więc lecimy. Tak jak mówię, to co macie zobaczyć, to zobaczycie po tym moim krótkim wstępie. I co? I teraz lecimy. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Sprawdziłem płaskowyż. Jak? Zastałeś tam kogoś? Tak, w opuszczonej kopalni pomieszkuje sobie dwóch bandytów. Zdziwił mnie jeden fakt. Postanowili się z nami zbratać. Co? Ronin, czy ty to na pewno dobrze słyszałeś? Jakoś nie mogę w to uwierzyć.
To już od ciebie zależy. Ja swoje wiem. No dobrze, wezmę to pod uwagę. Dzięki za pomoc. W zamian mogę zaoferować ci swoją pomoc, jeśli tylko będziesz jej potrzebować. Dzięki. Będę o tym pamiętać. Udajemy się w miejsca, w których nas jeszcze nie było. Ogólnie na nagraniu też powinniście zobaczyć, że już zabiłam te kąsacze, które tutaj biegały, bo dosłownie kiedy się tutaj szlajałam, to mnie zaatakowało łajzy. Ale tak, zanim wejdziemy na tereny orkowe, to jeszcze musimy iść w tę stronę, bo tutaj nie byliśmy. Tam są w ogóle jakieś krwiopijce, okej, ale nie byliśmy tutaj, gdzie są nasze topielce, kochane. Wolę się zapisać, bo może jakieś będą silniejsze czy coś. A ja nie chcę jakiejś gafy. No dawaj, panie topielcu. Ogólnie ta brońka robi dużą różnicę, bardzo dużą. Zobaczycie zresztą na jaszczurkach, jak mi dużo lepiej wtedy poszło. Ojejku, nie wiem dlaczego, ale mam jakąś chrypkę dzisiaj. Mam nadzieję, że nie będzie wam to jakoś bardzo przeszkadzać. Dwa eliksiry siły też się udało znaleźć, więc pozwólcie może, że je wypiję. Raczej byłoby bez sensu ich trzymać, szczególnie, że no nie spotkaliśmy nauczyciela, który uczy siły. Mamy też kilka smoczych korzeni, tak naprawdę można by było je zeżreć w sumie, bo też alchemii raczej w tej modyfikacji nie ma. Ale no na razie się wstrzymam, może ktoś będzie chciał do zadania. Więc na razie wolę tego jednak nie jeść. Dobrze, widzę, że zapuszczamy się w jakieś tereny faktycznie, w których nas nie było. Tam są ścierwojady, tu jest topielec. Widzę, że przeciwnicy tacy nie zwiastujący nic złego. Ale coś czuję, że to może być cisza przed burzą. Wiecie, tutaj ścierwojadki, tutaj coś, tu aligatory, dwa, dziękuję. Cześć, aligatorze. Ale pięknie teraz aligator schodzi. Ała, tylko gdybym się nie dała gryźć. Dobra. Ej, pogryzły mnie trochę te aligatory, no nie? Dobra, co ja się będę przejmować? To tylko aligator. Są gorsze stworzenia od aligatorów. Później sobie przejdziemy na drugą stronę, żeby tak płynnie sobie tutaj pozwiedzać ten teren. Widzę, że idziemy w stronę... Okej, czarne wilki. To na szczęście nie są wargi. Więc mamy szczęście. Chyba. To nie są wargi, prawda? Nie, to są czarne wilki. Także na spokojnie, czarny wilk to nie jest problem. Na szczęście to nie warg. Bo z wargami jeszcze problem raczej by był. Chociaż teraz też dostaliśmy te eliksiry siły, więc jest duża szansa, że będzie też lepiej. Nie wiem, ile nam w ogóle zostało jakby gry, w sensie... Wiecie, ta modyfikacja opiera się w dużej mierze na zbieractwie. Na zwiedzaniu, na zbieractwie, na poznawaniu historii. Jest to bardzo przyjemne, ja takie modyfikacje bardzo lubię. Wiem, że w nich się za dużo nie dzieje. Jednakże są całkiem przyjemne, prawda? Mamy jakąś chatkę. Okej, to jest górski ścierwojad. Dobra, to ja nawet nie powinnam się nimi przejmować. Nawet jeżeli to byłby stary, to i tak raczej nie mam się co przejmować. Kolejny aligator. Widzę, że tam też mogę iść dalej. Dobra, pan aligator już... O matko, moja chrypa dzisiaj jest okropna. Wybaczcie, bo dzisiejszy odcinek to będzie chyba masakra jakaś. W sensie nie mogę powiedzieć, że niedawno wstałam. Ale troszeczkę obudziłam się z bólem gardła dzisiaj rano. Raczej chora nie będę, ale no... Lepiej... Wiecie... Dmuchać na zimne, więc po prostu napiję się dzisiaj pewnie jakiś grybowity. Czy wy widzicie tego goblina w chacie? No tego to jeszcze nie widziałam, żeby w chacie był goblin. Ty paskudo. Ty paskudo, jedna z drugą paskudą.
To jeszcze ciemny goblin. Nie mogę powiedzieć czarny, bo mi zbanują film. A tak serio, to mi nie zbanują, bo... raczej nie ma to prawa bytu. Gdzie ten szczur? Chodź tu. Gorzej mają inni youtuberzy, którzy by tak powiedzieli. Ja nie mam. Widzę, że chyba mamy eliksir do many kolejny stały. To pocieszające. Mamy też kuferek. Trochę wytrychów. Otworzymy sobie to za chwilę oczywiście. Pozbieramy też jedzenie. Oj, bardzo was przepraszam za dzisiejszą chrypę. To może być okropne doświadczenie. Ogląda się taki odcinek. Dobrze. Lewo. Nie. Prawo. 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 Lewo. Lewo. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. W ogóle zauważyłam, moi drodzy, 10 strzał, 5 wichru, razy 2, 4 mocne piwa, 20 sztuk złota. Zauważyłam, że większość skrzynek, jeżeli nie wszystkie, zaczynają się zawsze od prawej. Od prawej strony się kręci wytrych, że w prawo. To jest dla mnie troszeczkę dziwne, ale okej. Bo już przy którejś skrzynce próbuję najpierw zacząć od lewej i zawsze mam wtedy, że prawo. Cześć, aligatorze. Doszliśmy do jakiegoś ładnego wodospadu, widzę. Gdzie mój kryt jest? Super, dziękuję panie aligatorze za dodatkowe mięso. W ogóle tego mięsa to my już mamy tyle, że łopanie... Tam jest aligator też po drugiej stronie. W ogóle podoba mi się też rozmieszczenie tych przeciwników, że faktycznie aligatory są przy wodzie i tak dalej. To jest taki szczegół, ale bardzo fajny. Ja naprawdę bardzo lubię takie rzeczy. Oho, jaszczurka. Zresztą sami za chwilę zobaczycie. O nie, 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 nie. Jedną jaszczurkę. Widzicie, jak ładnie wchodzi kryt w nią? Już się mniej bawię z nią. Chociaż nie powiem, kroczki do tyłu dalej działają lepiej niż szarżowanie na nią. Chodź, jaszczuro. Ciekawe, czy tam coś będzie przy tym wodospadzie, ale wygląda naprawdę zjawiskowo. Podoba mi się. Nie wiem w takim razie, czy wyjdziemy jeszcze w dzisiejszym odcinku na tę ziemię orków. Raczej w to wątpię. Ale no... Zobaczymy. Ała, no jaszczurko! Nie... Co to miało być? Dobra, już nie chciałam się z nią bawić. Tam jest sporo przeciwników. Coś mam wrażenie, że może być tutaj jakieś wejście do jaskini po tej stronie. O, goblinie jagody. O, przed nami jest znowu kolejny duży teren. Tam są dziki. Jakieś ognisko. No raczej opuszczone, skoro dzik jest obok. O, cześć, aligatorze, nie zauważyłam cię. Akurat zlał mi się z krzakiem. No i pięknie. Kroczki zawsze działają w tył w Gothiku 2. Gorzej z Gothikiem 1, bo to nie działa wtedy. Kolejny aligator. Cześć. Widzicie to? Tam są jakieś ruiny. Myślałam przez chwilę, że ten dzik tutaj będzie płynął do mnie. Super. I tak, moim zdaniem, coś tutaj jest nieźle niezbalansowane, zważywszy na fakt... Kurde, fajnie, bo zaraz będziemy przy tych ruinach, że aligator jest słabszy od jaszczurki, nie? To chyba nie powinno tak być. Za wodospady raczej nie wpłyniemy sobie. No dawaj. Dobra. Wow, poklepane, poklepane. Zebrałam przecież z ciebie. Aha, polna jagoda, dobra. Widzę też, że robi się wieczór. Nie podoba mi się to, bo nie widzę tutaj nigdzie żadnego łóżka. A chodzenie po nocy jest bez sensu. Co prawda mamy święty płomień, powinnam się z niego cieszyć. Ewentualnie w tych ruinach może być łóżko. Wow, nie chciałam pływać. A raczej nurkować.
Dobrze. Sprawdźmy jeszcze, czy na pewno za wodospadem nic nie ma. Ja się wolę upewnić. No raczej nie, chociaż kto wie. Lepiej to sprawdzić. Zawsze może być tutaj jakieś wąskie wejście. O. Nie, tylko ściana. Dobrze. Też w ogóle ciekawy kolor wody. Jest taka ładna niebieska. Wręcz lazurowa, bym trochę powiedziała. No może nie lazurowa, ale naprawdę bardzo ładna. A czy ja tutaj jestem w stanie wyjść? Nie, bo to wygląda, jakbym sobie tam mogła pospacerować na górze. No dobrze, przed nami jakieś ruiny. Jak stoimy z czasem? No, całkiem nieźle. Jeszcze mamy 20 minut odcinka, więc jeszcze troszeczkę uda się może tego wszystkiego poklepać. Może nawet uda nam się tutaj przespać. Ja tam kogoś widziałam? Jakiegoś człowieka? O proszę, to jest Clarence, moi drodzy, widzicie? No jak na mój gust, to Clarence jest, wiecie, typowo. Fajnie, może będzie miał dla nas też jakieś zadanie. Przy okazji będziemy mieli raport. Przecież myślałam, że chcemy wpierdzielić, ale jednak nie. No to jest ewidentnie Clarence, chyba że ktoś jeszcze inny jakimś cudem ze Straży Królewskiej, ale to by było bez sensu. O kurde. To jest kościół, myślałam, że to są jakieś ruiny. Piękna świątynia. Szkoda tylko, że zapomniał o niej cały świat. To chyba jedyne miejsce, które nie zostało zniszczone. Aż trudno w to uwierzyć. Opowiesz mi coś o tej świątyni? Jasne, słuchaj uważnie. Jeszcze za czasów świetności tego miejsca, tą świątynią opiekował się niejaki krąg ziemi. W tej części doliny była to jedyna świątynia, do której ciągnęli ludzie z miasta. Z tutejszych zapisków wynika, że kilka tygodni przed atakiem orków tę część doliny nawiedziło silne trzęsienie ziemi. Spowodowało ono wiele szkód. To właśnie przez nie zawaliła się tutejsza przełęcz, łącząca Korinis z tą doliną. O proszę! Niestety, więcej informacji nie udało mi się znaleźć. To wszystko. A to interesujące, czyli było tutaj przejście do Korinis. Przysyła mnie Erwin. Chcę wiedzieć, co do tej pory udało ci się ustalić na temat tego miejsca. Nie ukrywam, że ciężko było mi pozyskać jakąkolwiek wiedzę z tego miejsca. Znalazłem tutaj tylko 3 książki. Widocznie magowie mieli jakieś własne miejsce, w którym trzymali swoje rękopisy. Ciekawi mnie, gdzie ono teraz może być. Co do mojego raportu, to jest on gotowy. Przekaż go Erwinowi. No my mniej więcej wiemy, gdzie magowie przytrzymywali swoje rzeczy. Mowa o tej świątyni w górach, o której mówił nam pan poszukiwacz. Dobrze, zanim pójdziemy tam, to wejdźmy sobie jeszcze do środka. Raczej coś czuję, że się tutaj nie prześpię. A tutaj mogę wejść? To pór drwala. Świetnie. Myślałam, że jakaś roślinka czy coś. No dobrze, mamy kościół. Mamy świątynię, sanktuarium, kościół. Ciekawi mnie, czy ja też będę mogła jakieś zapiski tutaj poczytać. Widzę, że jest jakiś kufer. Uplądrowanie kościoła to raczej nie jest dobra sprawa. Dużo eliksirów. W sumie się przydadzą na naszą podróż. Chociaż aktualnie to przydałoby się łóżko. O, mamy runę. Czy to jest runa teleportacyjna tutaj? Tak, do świątyni. Ciekawi mnie tylko, dlaczego nie mam run teleportacyjnej do tego miejsca, gdzie zaczynaliśmy grę. Ja mogę coś uważać? Przygotuj mikstury leczenia na przykład. Nie. Nie możemy nic ważyć. Aha, super, to jest... Okej, okay, już myślałam, że będzie mi się ręka teraz świecić, nie? Przez pół życia. Dobra, zdobyliśmy 2 eliksiry chyba stałe. Tak. Plus 3 i plus 5 do many. Będzie nam się wygodniej teleportować. Okej, okay, to jest bardzo fajna sprawa, bo w sumie teraz moglibyśmy udać się do twierdzy, powiadomić naszego Erwina o tym, że mamy 2 raporty. Widzę, że jak na złość go tutaj akurat nie ma, jest na dole. Ale w sumie dobrze, bo i tak musimy się właśnie przespać. Mamy teraz ten plus.
Więc będziemy mogli wtedy za chwilę sobie dosłownie wrócić do tej świątyni i pozwiedzać tamten obszar. To jest duży plus. Gdzie jesteś, Erwin? I poważnie pytam, gdzie on się kręci. Ani go tutaj nie ma. Ani na dole. Dobra, wiecie co? Najlepiej będzie, jeżeli byśmy się najpierw przespali po prostu. Tutaj gdzieś było łóżko, takie w miarę na zewnątrz. Tutaj były łóżka właśnie. Więc prześpijmy się do rana. I spróbujmy złapać Erwina. Wow, naprawdę bardzo fajnie, w sensie takie modyfikacje są też przyjemne. Okej, tu jesteś. Cześć, tak, Erwin. Tutaj jesteś. Przez ciebie mam same kłopoty. Co znowu? Co się stało? Jeszcze pytasz? Poszukiwacz, którego miałeś pilnować, zniknął. Nie tak się umawialiśmy. Teraz masz go za wszelką cenę odszukać. Ale jak? Nie wiem, to już twoja sprawa. Rozmawiałeś z nim wcześniej, to chyba powinieneś wiedzieć, gdzie się zamierzał wybrać. Twoja w tym głowa, by go znaleźć. On jest nam potrzebny. A teraz jazda, do roboty! Aha. Przynoszę raporty. Właśnie na nie czekałem. Daj mi je. Proszę, oto i one. No, czytaj, czytaj. Widzę, że chłopaki nie próżnowali. Niech pracują dalej, potrzebujemy więcej informacji. Karalius będzie zachwycony, jak zobaczy rezultaty naszych prac. A, co z nagrodą? Dostaniesz ją wtedy, kiedy zobaczę tutaj z powrotem tego człowieka. Na chwilę obecną nie mamy o czym mówić. Jezus, ty Erwin, naprawdę jesteś chujem totalnym, nie? Tajemniczy mężczyzna. Poszukiwacz, z którym wcześniej rozmawiałem, opuścił zamek. Erwinowi nie spodobało się to. Teraz będę musiał go odnaleźć. Wspomniał coś o bibliotece skrytej w górach. Ciekawe, gdzie ona może być. Ja coś czuję, że jest na terenie orków. Nie wiem dlaczego. Ale to jest jedyne miejsce, gdzie nas nie było. A nie natknęliśmy się dalej na żadną bibliotekę. Dobra, lecimy do świątyni. Jezu, jak dzisiaj jestem ochrypnięta, matko boska. A Clarence gdzie jest? Aha. Ja nie mam pytań chyba w takim razie. Tutaj mamy te dziki. Dobra, lecimy z wybijaniem tego dziadostwa. Witam. Witam, witam. Gdzie mój kryt jest właśnie? Już miałam się pytać. Znaczy już się zapytałam. No, pogryzły mnie strasznie przez to, że mój kryt gdzieś zginął. Fuck my life. Dobra, tu jest krwiopijca, to tam Elo. Witam, witam. Z nich nawet nic nie ma, no nie? W sensie... To jest takie wybijanie tych upierdliwców tylko dla expa. Dobrze, że one nie zatruwają, bo to byłoby przegięcie trochę. Znaczy się w niektórych modyfikacjach tak jest, ale ja bardzo nie lubię takich modyfikacji. Dobrze, tutaj już nic nie ma. Gdzie ten naligator? A tu jesteś! Jakim cudem? Jego nie widziałam w ogóle, nie? Dobrze. Pan Zębacz, cześć. Witam serdecznie. Zapraszam pod kosę. Są tylko dwa, co ja się będę. Zębacze to też jest w ogóle pikuś. I pięknie, kolejny poziom. Ja nie wiem, na co ja mam te punkty w ogóle wydawać, nie? Ciekawe. Dobrze, mamy skrzyneczkę, to otwieramy. Prawo, no mówię, kolejna od prawej. Prawo. Prawo, 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 lewo. Topór wojenny. I 6 piwek. Kiedy ja mam pozakładać te bronie? Ktoś mi to powie? To jest w ogóle dwuręczna. Kruczy dziób niedaleko. W ogóle jak my stoimy z tym?
Aha, czyli gra jest nastawiona na to, że ja powinnam nosić dwuręczniaka teraz, tak? Szczaw królewski. Dobra, dobra. Witam, witam. Będzie tu jakiś zmutowany ścierwojad, który da mi do siły coś? Nie, nie widzę, żeby był tutaj jakiś stary ścierwojad, bo to one tylko to mają. I troszeczkę szkoda. Będzie taki boost do siły od ścierwojada, to jest po prostu... Wow. Byłoby miło. Dobrze. Nie chcę się zbierać tych roślin, więc pozwólcie, że nie będę już tego robić. Bo to już by było przegięcie. Czy tutaj jest jakaś kolejna kopalnia? No to wygląda. Mamy też krotoszczury. Cześć. Witam. Gdzie mój kryt w krotoszczura? Dobra, pozbierane. O, mamy pełzacze. To jest w ogóle model chyba kopalni z Gothica 2. Tej, gdzie znajdujemy martwych strażników. Zobaczymy, jak z pełzaczem sobie radzę. Okej, na hita, to ja się nie odzywam. Tutaj też sporo eliksirków, sporo wszystkiego. Pozbieramy, zobaczymy. Mamy też kuferek do otworzenia. Na bieżąco. Wszystko ogarniamy, zbieramy i będzie super. Prawo. No kolejno od prawej. Prawo, lewo. Aha, po prostu. 5 bryłek rudy, skrzyneczka z biżuterią i pierścień siły. No nareszcie jakiś pierścionek do siły. W ogóle jakiś pierścionek oprócz tego magii. Super. To teraz mamy do punktów trafień i do właśnie siły. Super. Czekałam na taki właśnie pierścień. Super sprawa. Dobra, tam są dalej pełzacze. Widzę, że jest jeden wojownik. On będzie raczej nie sprawiał mi też jakichś problemów wielkich. Ale zanim wejdziemy, to jeszcze sprawdzimy tutaj na zewnątrz, czy na pewno wzięłam wszystko. O, zębacze mi mruczą za tą, za ścianką. Cześć. Mrr. No mrr. Ach, te zębacze. Cudowne. Srebrny pierścień, młotek. Srebrny pierścień to na sprzedaż. Coś jeszcze? Kwarc. Dobrze. Zębacze na razie niech sobie tam będą. My idziemy do kopalni. Która nie jest duża z tego, co mi się wydaje. Dobra, weźmiemy sobie osobno tego wojownika do siebie. Dobrze, był troszeczkę silniejszy. Ale to jakoś niekoniecznie bardzo. Super. I po kopalni, moi drodzy. Górski mech kolejny. I oczyszczone. Dobra, ten głazorost wezmę go. Super. No to mamy też stąd już wszystko. Idziemy teraz na te zębacze obok. Tylko zanim bym po nie poszła, to jeszcze bym się tutaj przysunęła bliżej brzegu. Widzę tutaj topielca. Wiecie, no nie mogę ominąć takiego prostego expa i widzę, że już powoli wracamy do mostku. Więc jest duża szansa, że jeszcze dziś wejdziemy na tereny orkowe. Interesting. Interesting. Dobra, zanim zębaczę, to weźmy najpierw krwiopicę na pierwszy ogień. Będzie szybciej. No chyba, że mi wlecą na łeb, to wtedy nie będzie szybciej. Dobra, bo ta krwiopica mi siedzi na głowie, więc... Halo, mogę trafić którąś? Którąkolwiek? O matko, dwie mi wlazły na głowę. Dobra. No, możecie zejść na ziemię. Dziękuję. No upierdliwe są, bardzo są upierdliwe. Gorsze niż te zębacze i to wszystko. Paskudztwo. Ciężki orkowy topór. Kufer. Otwieramy kufer w takim razie. Prawo. O, pierwsza skrzynka, ktoś zaczyna od lewego. Lewe, lewe, lewe. Lewo, 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 prawo, prawo. Lewo, 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 prawo, lewo.
Wow, lewicowa skrzynia. 4 głazorosty, tworzenie szkieletu goblina, ekstrakt i długi miecz. Czy długi miecz jest lepszy? Nie. Oj, nie jest dalej lepszy. Dobra, gdzie te zębacze? Proszę mi je dać. Witam. Chodźcie. Ile ich was... Was jest 4, dobrze. Okej, rzuciły się na mnie wszystkie, nie przeszkadza mi to. Trochę gryzą, ale to nic. No, ząbki od czegoś mają, nie? Na pewno nie od tego, żeby lizać. Tylko żeby właśnie pogryźć. Rzepa. Wow, pierwszy raz widzę rzepę. W takim miejscu. Dobrze, zbliżamy się do mostu. Tak jak mówię, zbieranie tych roślin czuję, że jest bezsensowne już, więc raczej nie będę tego robić. O, jeszcze dzik mi tutaj mruczy, dobrze. Cześć. Jesteś sam? To aż dziwne. Jeden tylko dzik? Dziwactwo. Tupie mi coś tu jeszcze? Nie, dobrze. Świetnie. Jak stoimy z czasem? No, jeszcze możemy wejść tutaj, moi drodzy. Jeszcze możemy tutaj wejść. Chociaż kusi mnie, żeby to zrobić w kolejnym odcinku dopiero. A z jednej strony, żeby to zrobić właśnie teraz. Okolice mostu mamy już czyste. W ogóle całą tą część wyspy, tę stronę, gdzie byliśmy, mamy czystą. Dobrze byłoby się wyleczyć. Widzę też, że mam eliksir stały do życia, więc wykorzystajmy go. Mamy sporo jedzenia. Super. Dobra, wejdźmy jeszcze dziś tutaj. Coś czuję, że to się może źle skończyć. Ale kto wie. Dobrze, w tamtą stronę raczej... Chociaż widzę, że to jest bardzo rozległy... Orzesz, kurwa mać! Brzytwiak! Tak nagle z dupy mi wleciał na mordę. Ja pierdykam. Ale zawał bym dostała. Was jest tu więcej? Na pewno. O, to już są tereny, gdzie nie ma żartów. Okej, tam byłam. Kolejny szczaw królewski. Nie wiem, ile ja ich ominęłam w życiu swoim, ale... Raczej wiele. Szczególnie w tej modyfikacji, kiedy nie zwracam na nie kompletnie uwagi. O, cholerner. Ogar. Krwawy. Kurde, mogłam jeszcze iść na te szkielety i na te wargi, które tam są. O kurna, to może być więcej wargów, niż mi się wydaje w ogóle. Okej, tam jest ich więcej. Oho, na raz dwa? No dobrze. Nie wiem, ile mogą mi zrobić krzywdy. A, niewiele, dobra. Co ja się, kurde, przejmuję, halo? Jestem takim koksem, że nie mam co się przejmować. No chociaż wargi mnie rozwalają na przykład, nie? Okej, jaskółcze ziele tutaj rośnie. Tu był jakiś nagrobek. O! Trekar, czy to już koniec mych męk? No nie wiem. Tu mogę wejść? Tak to wygląda. Mogę, ale bez sensu. No tutaj się już musimy, moi drodzy, pilnować. Myślę, czy by nie wrócić do tego kamiennego kręgu i do tych wargów. Ale sama nie wiem. Czy jednak pochodzić po tym terenie. Tam jest brzytwiak kolejny. Znaczy wiecie, brzytwiaki są git. Gorsze by były brzytwy. No chodź tu. Jakby to była brzytwa albo rozpruwacz, to by była masakra. Ale kiedy to jest taki zwykły brzytwiak... Okej, możemy zejść niżej. Do takiej ala dolinki. Tu jest bardzo dużo ogarów na tym terenie. Ale one mnie jakoś bardzo nie bolą, nie robią mi krzywdy większej.
To jest, wiecie, jak cieniostwór, no nie? W sensie... Bardzo dużo ich tutaj. Ale tak jak mówię, nie przeszkadza mi to. Chociaż ten jeden mnie uderzył dosyć solidnie. Dobra, taką setę. Sobie wypijemy. 50. I sprawdzamy dalej. Ciekawe, czy gdzieś spotkamy jakiegoś trolla. Jak myślicie? Byłoby to w sumie interesujące, bo jeszcze nie widzieliśmy ani jednego. O, o trollu mowa, tam jest czarny troll. Bardzo nie lubię trolli. Znaczy się tych czarnych, bo mnie trochę przerażają. Srebrny kielich. Katowski topór, w ogóle prawie to ominęłam. Uff, 23 punkty siły za mało. Witam pana trolla, witam. Witam, jesteś przepiękny. Tak coś czułam, że mogę go znaleźć właśnie w takim kanionie. Interesujące jest to, że w towarzystwie ogarów. W ogóle podoba mi się, że ktoś bardzo fajnie to przemyślał. W sensie takie zróżnicowanie jest super. Dobrze, mam nadzieję, że ten troll jest jeden. No poradzę sobie z nim. Znacie metodę na trolla. Witam. Czarny troll, zajmij się sobą, dobra? Nawet całkiem nieźle sobie z nim radzę. No dawaj. No. Nawet byśmy go mogli solo wyklepać z przodu, bo ja mam metodę na trolle. Coś czuję, że zaraz będę musiała kończyć odcinek, ale sobie nie odpuszczę tego trolla. Wyklepiemy mu dupkę i będzie super. O, właśnie o tym mówiłam, że on się tak lubi kręcić. Tak jak my się lubimy kręcić wokół jego tyłka, to on się lubi kręcić tyłkiem wokół nas. Że tak powiem. O, już widzicie, już ma mniej niż połowę HP. Super. 1000 punktów doświadczenia za takiego trolla. Boli mnie tylko, że z niego nie będziemy mieli żadnej skóry. Jakaś miksturka? Pełnia życia to chyba była. Pałka z kolcami. Na cholerę mi to. Przecież to jest badziewie jakieś takie największe. No dobrze. Jak stoimy z czasem, moi drodzy? O, z czasem stoimy tak, że już powinniśmy kończyć. Więc, moi drodzy, myślę, że w tym legowisku trolla moglibyśmy się pożegnać dzisiaj. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za ten odcinek. W kolejnym, no, będziemy dalej zwiedzać tereny orkowe. I co? I może wrócimy do tego kamiennego kręgu i do tych wargów. To też nie byłoby w sumie głupie, bo byśmy tamtą część wyspy mieli już całkiem z głowy. Więc możemy spróbować tam coś wykminić. Może to zrobię w przyspieszeniu poza odcinkiem, a może po prostu na odcinku tam pójdziemy. Zobaczymy. Tak czy inaczej, jeżeli odcinek Wam się podobał, to zapraszam do zostawienia po sobie łapki w górę, jakiegoś miłego komentarza, a jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to do subskrypcji, bo zbliżamy się do 300 osób. I co? Lecę montować dla Was ten film, bo trochę tego mam, szczególnie, że muszę Wam pokazać to, co zrobiłam wcześniej. Więc cześć!